Proszę, szybko. Nikodem z gimnazjalnej pierwszej A chce jak najszybciej wprowadzić w życie swój plan i zamierza udawać przed wszystkimi, że nagle się rozchorował. Trzynastolatek liczy, że rodzice darują mu dyżur w piekarni, a on potajemnie wymknie się z domu na koncert. Ej, coś jest. No właśnie. Coś dzieje. Z Nikodem chyba coś chyba jest. Głowa mnie strasznie boli, kręci mi się. Łukasz! Nikodem, popatrz na mnie. Ała, mój brzuch! Nikodem, co ci się dzieje? Popatrz na mnie. Coś zdarzyło ci się to już kiedyś? Nie, niech mi pan pomoże, proszę. Dobra, idziemy do higienistki. Chodź, jesteś w stanie sam pójść do higienistki ze mną? Chodź. Tak. Chodź. Chodź. Coś ty dzisiaj jadł? Słuchajcie, was proszę, otwórzcie książki, trzeci rozdział od początku. Przepytam wyrywkowo, jak wrócę, dobra? Nikodem, boli cię bardzo? Tak? Hej, co się stało? Nagle go zaczął brzuch boleć. Słuchaj, idziemy do higienistki. No. Nie wiem, albo wiesz, zadzwoń do jego rodziców, dobrze? Dobra, to już dzwonię. Łukasz i Przemek kibicują koledze i podoba im się, jak Nikodem symuluje chorobę. Koniecznie chcą zobaczyć, czy uda mu się nabrać higienistkę. Pani higienistki nie ma? No na to wygląda. No to niech mnie pan zawiezie do domu, ja już dłużej nie wytrzyma. Dobrze, Nikodem, proszę cię, spokojnie. Bardzo cię boli? Tak. Higienistka jest w szkole, ja ją dopiero co widziałem, także proszę, poczekaj tutaj, nie ruszaj się stąd, dobrze? Dobrze. Nikodem jest bardzo zadowolony, że wszystko idzie po jego myśli i już nie może się doczekać, kiedy rodzice zabiorą go do domu. Ej, zmykajcie stąd, zerwiecie mi całą akcję. Spoko, przecież Lesiu się zmył. No, ale koleś jest posrany. Normalnie jakbyś miał mu to zaraz wykorkować. No, faktycznie koleś się przestraszył. A patrzcie się, co wymyśliłem, jak moi rodzice przyjdą. O, mój brzuch, nie wytrzymam. Powinieneś za to Oscara dostać. Oscara? Co ty powiesz? Dobrze, co, wesoło ci? Strasznie mnie brzuch boli. Naprawdę? Właśnie widziałem, Nikodem. Siadaj, idziesz na lekcję, wstawaj. Ale proszę wstawaj, pana, ja nie mam rady. Nie wygłupiaj się już, dobrze? Nikodem, co ty myślisz, że my nie mamy nic lepszego do roboty, tylko oglądać twój cyrk? Na lekcję idziesz raz, dwa, a wy co tak stoicie? Ale proszę pana. Nikodem, widziałem. Na lekcję idziecie, raz, dwa. Wy też, panowie. Boli was coś, tak? Nikodem jest wściekły, że nauczyciel zorientował się w oszustwie. Uczeń nie wie, że jego rodzice, z którymi skontaktowała się wychowawczyni Anna Turczyn, są już w drodze do szkoły. No, okazuje się, że Nikodemowi nic nie jest, słuchaj. Po prostu postanowił udawać chorego i zorganizować nam czas. Jak to nic nie żartujecie sobie? No, że żartowaliśmy. No proszę. Chłopie, ja dopiero co zadzwoniłam do twoich rodziców. Powiedziałam, że się źle czujesz. Oni na złamanie karku z drugiego końca miasta jadą tutaj. Poważne, dobra, ja zadzwonię, żeby ich uspokoić. To może teraz wytłumaczysz, po co ten cały cyrk, co? To nie chciał ci na lekcji fizyki siedzieć? A może założyłeś się ze swoimi kolegami, tak? No nie, to było tylko dla Beki. Dla Beki, tak? To może ja ciebie przepytam przy tablicy też dla Beki. Na przykład z mocy i energii, którą teraz zmarnowałeś. No, Beki. To Beka się skończyła. Tata chce rozmawiać. Halo? No nie krzycz tak na mnie. Nie, nie ma opcji. Nie będę pracował dwa razy w tygodniu w piekarni. Halo? Tato? Słyszysz? Nie rozłączaj się. Dobra. No, to widzę, że kwestie kary za twój głupi występek mamy już z głowy. A ja radzę ci nie robić więcej takich numerów, bo poza dodatkowymi dyżurami w piekarni jeszcze masz rozmowę z dyrektorem. Zresztą was też to dotyczy. Jasne? Mogę iść do toalety? Tylko bez żartów. Śmigaj. A wy na lekcję. Mojego ojca już całkiem pogięło. Za nic nie będę siedział tam dwa razy w tygodniu. Już prędzej się zastrzelę. Ej no, ale to nie jest wcale taki zły pomysł. Jak będę tam kiblował, moi koledzy zrobią napad na tą budę i moi rodzice tak się przestraszą, że już nigdy mnie tam nie wyślą. Proszę bardzo, temat dzisiejszej lekcji. W gimnazjalnej pierwszej A trwa lekcja fizyki. Jednak Nikodem nie może się skupić, bo cały czas myśli o napadzie na piekarnię swoich rodziców. Jest tym bardzo podekscytowany i namawia kolegów, żeby mu pomogli. Dwaj zamaskowani kolesie napadną mnie wtedy, kiedy będę sprzedawał grzecznie bułki. To my mamy być tymi zamaskowanymi kolesiami? No raczej. Słuchajcie, panowie, czy wy naprawdę nie macie dosyć na dzisiaj? Ja wszystko słyszę. Ej, a może ja podrobię bratu kij bejsbolowy? Albo lepiej, niech Przemo zakosi ojcu jedną z jego wiatrówek. No, ale to będzie akcja. Pogięło was? No weź nie wymękaj, ta akcja to musi być full wypas. Ale przecież nie wymiękaj. Panowie, weźcie się do nauki, dobrze? Bo jutro się okaże, że inteligencja w was umarła. Iwona, Patryk i Paweł z licealnej klasy pierwszej A dalej zamierzają bawić się kosztem Sylwii. Chcą upokorzyć dziewczynę przed całą szkołą. Czyli co, nadajemy newsa o zbiórce kasy na operację dla Sylwii? No. I znikamy. No nikt nas nie szczai, no i cała szkoła dowie się o problemach naszej biednej Sylwii. Ty i to twoje dobre serce. No wiadomo. Dobra, dawajcie mikrofon. Nie, 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 czekaj. To moja akcja.
Tymczasem Sylwia szuka Janka. Dziewczyna wie, że prędzej czy później wiadomość o tym, że powiększyła sobie biust silikonowymi wkładkami, dotrze do chłopaka i chce go o tym uprzedzić. Zaraz ci wszystko wytłumaczę, tylko chodźmy w jakieś spokojniejsze miejsce. Halo, halo? Uwaga, uwaga, wiadomość z ostatniej chwili. Nasza dobra koleżanka Sylwia Marszczyk zmaga się z poważnym problemem. Silikonowe wkładki, które nosi w staniku, są w koszmarnym stanie. Sylwia potrzebuje natychmiastowej operacji powiększenia piersi. I to jest zadanie dla was. Jeśli macie kilka luźnych złotych, możecie wspomóc Sylwię. Bez tego już do końca życia zostanie płaska jak deska. Wiesz, Johnny i jego silikonowa panna. Nie idę z nią na żaden koncert. Iwona jest zadowolona, że wyśmiała koleżankę przy całej szkole. Chce sprawdzić, jak inni uczniowie zareagowali na jej żart. Nie tak się umawialiśmy, prawda? Miało więcej nie być żartów z Sylwii. Ale myśmy nic nie zrobili, proszę pani, przecież naprawdę... Ja nie rozumiem, was aż tak bardzo bawią okrutne żarty z koleżanki? No, ale... Ale tu nie ma ale. Następnym razem, jak będziecie wymyślać kłamstwa, to przynajmniej przez chwilę się zastanówcie, pomyślcie, jak byście się czuli na miejscu Sylwii. Chcielibyście, żeby wasze prywatne sprawy ktoś wywlekał przed szkołą? Jeszcze się tak wrednie z nich wyśmiewał? Dobra, ale to nie miało być wredne, tylko śmieszne. No to może znajdźcie Sylwię i sprawdźcie, czy bawiła się tak dobrze jak wy. Założę się, że schowała się gdzieś i płacze, bo jest upokorzona. I żeby nie było, że to jest koniec sprawy, za to, co zrobiliście, macie zakaz wstępu na dzisiejszy koncert charytatywny. No, ale dlaczego? Bez dyskusji. Na koncert! Dobra, chodźcie, co się będziemy kłócić. Jednak głupia akcja. Po czymś takim... Na pewno teraz siedzi w kącie i płacze. Na pewno. Niech to szlak. Przecież ten koncert to jest najważniejsza impreza. No, może faktycznie trochę pojechaliśmy z tą Sylwią, ale gruszka przegina. No przecież to było naprawdę mega śmieszne. Janek po tym, jak Sylwia została skompromitowana na forum całej szkoły, zdecydował, że nie pójdzie z nią na dzisiejszy koncert. Chłopak obawia się, że też będzie wyśmiany. Postanowił od razu porozmawiać z dziewczyną. Nie chciałam, żebyś się o tym wszystkim w ten sposób dowiedział. Chciałam ci to sama powiedzieć. Spoko. Czyli nie jesteś zły? Nie, tylko nie dam rady dzisiaj pójść z tobą na ten cały koncert. Czyli jednak jesteś. Nie, tylko wiesz co, tata do mnie przed chwilą zadzwonił. Powiedział, że potrzebny mu dzisiaj jestem w domu po prostu i tyle. Akurat. Sylwia jest przekonana, że Janek nie chce się z nią umówić, bo dowiedział się o jej silikonowych wkładkach. Jest załamana. Sylwia, proszę cię, zaczekaj. Zostaw mnie. Pewnie pobiegła sobie załatwić termin tej operacji cycków. Weź się zamknij, co? Ej, no ale ja też nie rozumiem, po co dziewczyny robią takie akcje. Jak to po co? Dla was, facetów. No to chyba dla jakichś młotków, bo według mnie to Sylwii akurat niczego nie brakuje. To trzeba było jej to powiedzieć. No ale jak? No przecież ty jesteś moją dziewczyną. O coś jego nie byłabym zazdrosna. Zwłaszcza, że każda dziewczyna czasem potrzebuje coś usłyszeć od fajnego faceta. No, pewnie masz rację. Na pewno mam rację. Ludziom to się wydaje, że my dziewczyny wypychamy sobie staniki i robimy sobie operacje, bo jesteśmy głupie. A my po prostu chcemy się podobać. Jeszcze rok temu miałam taką fazę jak Sylwia. Ale powiedziałam finito. Jak się komuś nie podoba, to jego problem. Sylwia musi zrobić to samo. Gimnazjalna klasa pierwsza A skończyła właśnie lekcję. Jednak Łukasz i Nikodem zamiast iść do domu, szczegółowo planują napad na piekarnię rodziców Nikodema. Nastolatek jest przekonany, że jeśli wmówi im, że cudem uniknął śmierci z rąk bandytów, rodzice nie będą chcieli go już narażać. No jasne, przecież moi starzy muszą zobaczyć, jaka to była ostra akcja, żebym już mógł totalnie zapomnieć o tej piekarni. No dobra, też jest w tym trochę prawdy. Ty patrz, Przemo idzie. O! I widać ten uśmieszek, Magiwerę? A, widziałem, że nie wymiękniesz. Pokaż ją, mistrzu. Nie było łatwo, ale luknijcie na to cudo, najwyższy model. Ale jazda! Wow, no to trzeba ją obczaić. Chyba nie tutaj. No to chodźcie do Rady Węzła. Dobra, jeszcze. Dobra. Chłopcy są bardzo podekscytowani tym, że Przemek przyniósł broń do napadu i chcą jak najszybciej ją obejrzeć. Dobra, Przemo, pokaż tą giwerę. Dobra. Ale zarąbista. Pach, już po tobie leży. Nie, błagam. Sayonara, pach, pach. Niko, uważaj, ona jest naładowana. Serio? Ale czad. Żry ołów, pach. Kurde, ale czad, normalnie jak w najlepszych strzelankach. Chłopie, jak ty w ogóle możesz żyć bez kompa i gierek? No właśnie nie mogę. Dobra,
Taki jest plan. Ja grzecznie sprzedaję bułki i drożdżówki. Moi rodzice wychodzą na chwilę do hurtowni. Wtedy ja wam daję cynk i wy się wbijacie z giwerą. To jest napad, dawać kasę. Bam, bam. No i będziecie musieli zrobić też trochę rozpierdzielu. Ej, ale uspokójcie się, jeszcze jakiś nauczyciel nas usłyszy. Dobra, bez przesady. Ten fakt. Reszta show to już robota Nika. Ja zdruzgotany całym tym zajściem opowiem rodzicom, że napadli na piekarnię, że zabrali pieniądze, że strzelali do mnie. Jak mogliśmy być tacy głupi i cię narażać? Już nigdy więcej nie będziesz musiał tu pracować. No więc zajebiście, a później bujamy się już na koncercie. Ale zarąbiście, że Przemo przyniósł tą wiatrówkę. Ten napad to będzie taka ostra akcja, że rodzice będą się bali mnie wysłać do tej piekarni. No, ja to mam zarąbiste pomysły. Sylwia w ogóle nie zamierzała wracać do szkoły. Najchętniej zapadłaby się pod ziemię po tym, jak wszyscy dowiedzieli się, że dziewczyna powiększyła sobie biust silikonowymi wkładkami. Zorientowała się jednak, że zostawiła w klasie wszystkie swoje rzeczy. Sylwia, po prostu to olej. Jak ty to olejesz, to innym też się znudzi ten temat. Ale akurat, w ogóle po co ja z tobą gadam? Ty jesteś super laską z genialnymi piersiami. Ale jeszcze rok temu miałam piersi mniejsze od twoich. Co? Dokładnie to, co słyszysz. Dlatego najlepsze będzie, jak po prostu to olejesz. To, co wszyscy mówią. Ale ja nie mam tego gdzieś, zwłaszcza, że Janek już nie chce iść ze mną na ten koncert. Bo jest kretynem i to skończonym. No i nie wie, co traci. Łatwo ci mówić, bo tobie w końcu piersi urosły, a ja z takimi zostanę do końca życia. Nie rozumiem, że czy ty się naprawdę przyjmujesz. Sylwia, kochanie, gdzie byłaś? Martwiłam się o ciebie. Nie, nigdzie. Sobie, chodź, spokojnie porozmawiamy, nie dobrze? Jestem. Kochanie, chodź. Janek widział scenę pomiędzy dziewczynami i nauczycielką. Chłopak nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo zranił koleżankę, rezygnując z pójścia z nią na koncert. Ale o co ci chodzi? O to, że lałeś Sylwię, kiedy ona najbardziej ci potrzebowała. A co miałem udawać, że w ogóle nie ma tej całej akcji z silikonami? I tak cała szkoła ze mnie lała, że chciałem z nią pójść na ten koncert. A ja myślałam, że ty masz jaja i nie będziesz się tym wszystkim przejmować. A ty jeszcze dowaliłeś takiej fajnej dziewczynie. Dobra, może faktycznie zachowałem się jak parant. Ale kiedy zaczęła się ta cała akcja z silikonami, no to po prostu spanikowałem. Kurde, może jak pogadam z Sylwią, to uda się to jakoś odkręcić.